Cześć! Czy uważasz, że bycie ładnym ułatwia życie? Czy według Ciebie media kreują obraz bycia pięknym bez zwracania uwagi na ciało pozytywność? Świat jest owładnięty manią piękna. Od najmłodszych lat wmawia się nam, że tylko atrakcyjni ludzie odnoszą sukces. Z reklam i billboardów epatują ciała doskonałe, opalone, bez najmniejszej skazy. Retusz fotograficzny czy filmowy, jak i sam makijaż usuwa wszystkie niedoskonałości, które według ekspertów nie pasują do ich obrazu świata. Wszyscy mamy być chudzi, wysportowani, z nienagannym białym uśmiechem i super prostymi zębami. Dodatkowe kilogramy, łysienie czy wszelkiego rodzaju skazy na skórze, czy genetyczne, czy nabyte, są uważane za coś niefajnego, odrzucającego. Obsesja na punkcie makijażu i wmawianie kobietom, że bez niego obciacha nie jest wychodzenie z domu, wpędza je w kompleksy, które jak wiadomo najlepiej leczy się na zakupach nowych kosmetyków. Na szczęście świat się zmienia. Póki co z inicjatyw często oddolnych. Zaczynamy powoli kreować ciało pozytywność. Każdy jest piękny, każdy na swój sposób, a wygląd nie jest najważniejszą cechą, którą powinniśmy w życiu się kierować. Owszem, nie dotyczy to wszystkich, bo jednak gdzieś tam nadal w tym ruchu postać męska musi być zbliżona do ideału. Ale to już temat na inne rozważania. Ważne, abyśmy dobrze czuli się we własnej skórze i akceptowali siebie. Nie twierdzę, że ma być to bezgraniczna, ślepa akceptacja. Jeśli źle się z czymś czujesz, to postaraj się to w miarę możliwości zmienić. Wcześniej tylko trzeba się zastanowić, czy to coś przeszkadza nam, czy naszemu otoczeniu. Mimo ruchu ciała pozytywności, chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna mają się na świecie bardzo dobrze. Nawet mimo pandemii, która dotknęła wszystkich dziedzin życia. Według danych International Society of Aesthetic Plastic Surgery w 2020 roku przeprowadzono ponad 24 miliony zabiegów korekcyjnych. Najwięcej, bo prawie 5 milionów zabiegów przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Prym w zabiegach wiedzie botoks i kwas hialuronowy. Natomiast wśród zabiegów inwazyjnych najwięcej jest operacji piersi 1,6 miliona, liposukcji 1,5 miliona oraz korekcji nosa 852 tysiące. Najwięcej zabiegów powiększania piersi wykonuje się u pacjentów w wieku między 19 a 34 rokiem życia. Ponad 57% wszystkich zabiegów. Dane jasno pokazują, że ten rynek ma się doskonale i raczej nieprędko się to zmieni. Oczywiście, część z operacji plastycznych jest kwalifikowana jako ratujące lub ułatwiające życie. Nie każda operacja piersi czy nosa musi być stricte estetyczna. Część z nich ma za zadanie ułatwić życie osobie poddającej się tym zabiegom. Niemniej, nie zmienia to faktu, że w niektórych krajach, np. w Brazylii, operacje korekty nosa i piersi często są fundowane z okazji 18 urodzin. Mimo to, na szczęście, daleko nam jeszcze do społeczeństwa, które swoje szczęście mierzy pięknym obywateli, a operacje są niemalże obowiązkowe, jeśli chce się wejść do świadomej części społeczeństwa. O społeczeństwie, gdzie każdy w wieku 16 lat poddawany jest operacji plastycznej mającej upodobnić go do innych, a dzięki temu uniemożliwić osądy na podstawie wyglądu, pisze Scott Westerfeld w swojej książce Brzydcy, którą wydało wydawnictwo Nowa Baść. Tali wyczekuje 16 urodzin, by stać się śliczną. Tego dnia każdy przechodzi skomplikowaną operacją plastyczną, zmieniającą przeciętnych nastolatków w doskonałych, żyjących w futurystycznym raju, gdzie głównym zajęciem jest zabawa. Tymczasem Shai, przyjaciółka Tali, nie jest zwolenniczką panującego systemu i zamiast poddać się przemianie, ryzykuje ucieczką z miasta. Po zniknięciu towarzyszki Tali odkrywa, że ten sztucznie stworzony raj tylko pozornie jest śliczny. Musi wybierać. Albo zdradzić przyjaźń, albo nigdy nie stanie się piękna. Decyzja, którą podejmie, zburzy istniejący porządek. Jest to powieść dystopijna. Na początku czytelnik daje się oczarować wizją przyszłości, w której wygląd przestał mieć znaczenie, gdzie ludzie przestali być oceniani przez pryzmat swojego wyglądu, a pierwsze wrażenie nie ma tutaj już zastosowania. Wszyscy po przemianie, wszyscy piękni na początku swojej nowej drogi mają okazję się wyszumieć. Wieczne imprezy, luz i dostatnie życie sprawiają, że na początku nie dostrzegamy w tym nic złego. Autor w prosty sposób dociera do naszych kompleksów, pokazując, że społeczeństwo ich pozbawione i zunifikowane może być szczęśliwe. Ale czy na pewno? Gdy poznajemy Tali, jest ona taka jak wszyscy, zafascynowana przemianą. Nie może doczekać się dnia swojej operacji. Dnia, w którym dołączy do grona ślicznych. Zanim nadejdzie jej wielki dzień, wiele się wydarzy. Przypadkowa przyjaźń z Shai wywróci jej światopogląd do góry nogami. Zacznie odkrywać, jak złe i wypaczone jest społeczeństwo.
Wszystko, co się dookoła niej dzieje, zabawy ślicznych, możliwość psot brzydkich, okazują się kolejnym narzędziem rządzących w celu kontroli społeczeństwa. Książka jest kolejnym przykładem po nowym wspanialym świecie Huxleya i 1984 Orwella tego, jak można zmienić społeczeństwo, aby łatwiej było kontrolować ludzi. Tutaj mamy obraz rządzenia poprzez zmianę wyglądu, unifikację społeczeństwa i pewien mechanizm kontroli, którego nie będę zdradzał, aby nie ujawnić zbyt wiele z fabuły. Westerfeld ustami Talii przekazuje nam wiele prawdy o naszym świecie i o tym, jak obecnie postrzegamy ludzi uważanych za pięknych. Bycie ślicznym ma przynajmniej tę zaletę, że ludzie łatwiej znoszą czyjeś irytujące zachowanie. Ileż w tym zdaniu jest prawdy? Cały czas się obserwuje, jak pobłażliwie traktuje się ludzi znanych i atrakcyjnych. Ich wybryki rozpatruje się jako ciekawostki medialne i zupełnie się ich nie potępia. A zbrodnie, takie jak jazda pod wpływem alkoholu czy narkotyków oraz zabicie pieszych na pasach, często są im wybaczane i nie mają wpływu na dalszą karierę. Czy przypadkiem operacje plastyczne i korekcje wyglądu nie są też próbą rekompensowania sobie niedostatku intelektualnego? Czy nie jest tak, że jeśli nie ma się inteligencji, to przynajmniej będzie się miało wygląd? A może kiedy poddają cię operacji, kiedy zgniatają i rozciągają ci kości, by nabrały właściwego kształtu, zdejmują twarz, zdzierają całą skórę i wtykają plastikowe implanty policzkowe, żebyś wyglądała jak wszyscy. Może kiedy przez to wszystko przejdziesz, przestajesz po prostu być kimś ciekawym? Dystopia przedstawiona w książce Brzydcy jest ciężka w ocenie. Z jednej strony owszem, mamy społeczeństwo, któremu wmawia się, że tylko przez modyfikację ciała i piękno można być szczęśliwym. Wszyscy w społeczeństwie, którzy nie są brzydcy, żyją w dostatku, mogą się bawić i kształcić. Na pierwszy rzut oka społeczeństwo wydaje się doskonałe i szczęśliwe. Tutaj warto zadać sobie pytanie, co jesteśmy w stanie poświęcić z siebie, ze swojej wolności, aby być szczęśliwymi. Westerfeld pokazuje, że śliczni, mimo dużej ingerencji w ciało, żyją zgodnie z naturą. Miasta są budowane w zgodzie z terenem i matką ziemią. Nie produkuje się zanieczyszczeń, a energia jest czerpana z odnawialnych źródeł. Wszyscy są weganami, nikt nie czerpie korzyści z okrucieństwa wobec zwierząt. Ludzie są świadomi swojego otoczenia. Czy w takim razie ucieczka i porzucenie tego wszystkiego, powrót do przeszłości, polowań, niszczenia środowiska, aby uciec przed manią piękna jest usprawiedliwiony? Czy walka z systemem usprawiedliwia powrót do gospodarki rabunkowej? Nie jest to przedmiotem tej książki i na te rozważania w tej części autor poświęcił znikomą ilość miejsca. Ale daje nam czytelnikom możliwość zastanowienia się nad tym problemem. Zachęcam Was również do refleksji podczas czytania, czy taka zmiana jest dobra. Opowieść o przygodach Talii i o świecie owładniętym manią piękna czyta się z zapartym tchem. Styl Westerfelda jest przyjemny w odbiorze, nie ma zgrzytów tak logicznych, jak i stylistycznych, które by odbierały przyjemność z czytania. Jest to wciągająca opowieść o przyjaźni, miłości i zdradzie. Pokazuje, że każda podjęta decyzja niesie ze sobą konsekwencje, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Czasami robienie czegoś tylko dla siebie może przynieść więcej zła niż zaniechanie działania. Brzydcy to dopiero początek przygody i naszej znajomości z Talii. Już nie mogą doczekać się kolejnych części. Tymczasem zapraszam Cię do wysłuchania pierwszego rozdziału, a w zasadzie jego fragmentu, w mojej interpretacji. Miasto Nowych Ślicznych. Wieczorne letnie niebo miało barwę kocich wymiocin. Oczywiście, pomyślała Talii. Aby osiągnąć właściwą odcień różu, jakiś czas trzeba by podawać kotu jedynie karmę o smaku łososiowym. Przesuwające się szybko chmury istotnie kojarzyły się nieco z rybami. Wiejący na wysokościach wiatr tworzył na nich wzory przypominające łuski. W miarę jak światło przygasało, w lukach między chmurami pojawiał się głęboki granat nocnego nieba, niczym odwrócony ocean, lodowaty i bezdenny. Każdego innego lata podobny zachód słońca uznałaby za piękny, lecz nic nie było piękne, odkąd Peris stał się śliczny. Utrata najlepszego przyjaciela to kiepska sprawa, nawet jeśli ma trwać tylko 3 miesiące i 2 dni. Talii Youngblood czekała, aż zapadnie ciemność. Przez otwarte okno widziała miasto Nowych Ślicznych. Wieże imprezowe już się świeciły, a rzędy płonących migotliwym blaskiem pochodni wiły się niczym węże w ogrodach rozkoszy. Kilka balonów na gorące powietrze szarpało się na uwięzi na tle cieniejącego różowego nieba.
Ich pasażerowie wystrzeliwali bezpieczne fajerwerki w stronę innych balonów przelatujących obok paralotni. Śmiechy i muzyka odbijały się od powierzchni wody, niczym kamień rzucony pod właściwym kątem i równie mocno raziły napięte nerwy Talii. Na obrzeżach miasta, oddzielonego od dzielnicy ślicznych, czarnym owalem rzeki, wszystko pogrążało się w ciemności. Wszyscy Brzydcy leżeli już w łóżkach. Talii zdjęła obrączką interfejsową. Dobranoc, powiedziała. Słodkich snów, Talii, odpowiedział pokój. Rozgryzła pigułkę do czyszczenia zębów, wytrzepała poduszki i wsunęła pod kołdrą stary przenośny grzejnik, produkując mniej więcej tyle ciepła, co śpiąca istota ludzka rozmiarów Talii. A potem wymknęła się przez okno. Gdy tylko znalazła się na zewnątrz, pod nocnym, czarnym jak węgiel niebem, natychmiast poczuła się lepiej. Może plan, który wymyśliła, nie należał do najmądrzejszych, ale wszystko jest lepsze niż kolejna bezsenna noc w łóżku i użalanie się nad sobą. Na znajomej, zarośniętej ścieżce prowadzącej nad wodę łatwo było wyobrazić sobie, że Peris stąpa bezszeleśnie tuż za nim, tłumiąc śmiech, gotów do kolejnej nocy szpiegowania nowych ślicznych. Razem. Talii i Peris wymyślili, jak oszukać centralę domu, gdy mieli 12 lat. Wówczas 3-miesięczna różnica wieku wydawała się kompletnie pozbawiona znaczenia. Przyjaciele na zawsze, szepnęła Talii, przesuwając palcem po drobnej bliźnie na prawej dłoni. Woda połyskiwała między drzewami. Talii słyszała, jak niewielkie, wzbudzone przez przepływający ślizgolot fale bliżą brzeg. Pochyliła się gwałtownie, ukryta pośród sitowia. Lato nadawało się najlepiej na wyprawy szpiegowskie. Trawa rosła wysoko, nigdy nie było zimno, a następnego dnia w szkole nie trzeba było walczyć z sennością. Teraz oczywiście Peris mógł spać do woli, jeszcze jedna zaleta bycia ślicznym. Stary most wznosił się ciężko ponad wodą. Jego masywna, żelazna konstrukcja była również czarna jak nocne niebo. Zbudowano go tak dawno, że sam utrzymywał własny ciężar, bez pomocy lotociągów. Za milion lat, gdy reszta miasta rozsypie się w pył, most zapewne pozostanie niezmieniony, niczym skamieniała kość. W odróżnieniu od innych mostów wiodących do miasta nowych ślicznych, stary nie umiał mówić, ani co ważniejsze, zgłaszać intruzów. Lecz mimo milczenia most zawsze wydawał się Talii bardzo mądry, pełen sędziwej wiedzy, niczym stare drzewo. Jej oczy przywykły już do ciemności i potrzebowała zaledwie sekundy, by znaleźć żyłkę, okręconą jak zawsze wokół tego samego kamienia. Szarpnęła ją i po sekundzie usłyszała pluskliny opadającej w miejsca. Jej oczy przywykły już do ciemności i potrzebowała zaledwie sekundy, by znaleźć żyłkę, okręconą jak zawsze wokół tego samego kamienia. Szarpnęła ją i po sekundzie usłyszała pluskliny opadającej z miejsca, w którym ukryła ją między wspornikami. Ciągnęła dalej i wkrótce niewidzialna żyłka zmieniła się w mokry sznur z węzłami. Drugi koniec pozostał przyczepiony do żelaznej konstrukcji mostu. Talii naciągnęła linę i jak zawsze przywiązała ją do drzewa. Raz jeszcze musiała ukryć się w trawie przed kolejnym przepływającym ślizgolotem. Ludzie tańczący na pokładzie nie zauważyli liny rozciągniętej pomiędzy mostem i brzegiem. Nigdy jej nie dostrzegali. Nowi śliczni zbyt dobrze się bawili, by zwracać uwagę na takie drobiazgi. Gdy światła ślizgolotu przygasły w dali, Talii całym ciężarem uwiesiła się na linie. Kiedyś węzeł puścił i oboje z Perisem polecieli w dół, w górę i dalej na środek rzeki, gdzie runęli do zimnej wody. Uśmiechnęła się na to wspomnienie, uświadamiając sobie, że wolałaby znów brać udział w tamtej wyprawie. Przemoczona, zmarznięta z Perisem, niż być sucha w cieple, lecz sama. Wisząc głową w dół i obejmując rękami i nogami linę, Talii podciągnęła się w mrok, chwytając kolejne węzły. Wkrótce znalazła się pod mostem, przemknęła po żelaznym szkielecie i dotarła do miasta Nowych Ślicznych. Dziękuję za wysłuchanie tego fragmentu powieści Scotta Westerfelda Brzydcy, wydawnictwa Nowa Baśń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!